Zima wróciła do nas na dobre. Mieszkańców Suwalszczyzny czeka mroźny koniec stycznia i mroźny luty. Śniegu ma być niewiele. Wiosny można się spodziewać nie wcześniej niż w połowie marca. Mieszkańcy nie mają co liczyć na odwilż, która miała miejsce w minionym tygodniu. Powtórka z ocieplenia jest mało prawdopodobna. Taką prognozę przedstawił dziś Radiu 5 Maciej Maciejewski, kierownik Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Wszystko na to wskazuje, że przynajmniej cały luty jednak będzie zimowy. Chociaż jak naprawdę z tą zimą w naszym regionie jest. To mieliśmy pewien przedsmak w styczniu, kiedy był okres mniej więcej tygodniowej odwilży. To samo może zdarzyć się również w lutym, chociaż prawdopodobieństwo tego jest niewielkie. Jak się okazuje, Suwalczanie cieszą się z powrotu prawdziwej zimy. Powietrze jest zdecydowanie zdrowsze wtedy, gdy jest mróz, mówią. Chyba taki mróz. Zdecydowanie zdrowsze powietrze. Przynajmniej wszystkie bakterie i zarazki giną. No chyba głównie dlatego. No, przynajmniej jest bardziej sucho, nie jest tak mokro, jak w czasie odwilży. Jest bardziej przyjemnie. Lepiej mroźno, żeby było. Tak teraz? Teraz na pewnie 100%. Bo dlatego, że to człowiek taki trochę rozluźniony, a to odwilż to jest po prostu, ja bym powiedział, że odwilż to nieciekawe dla mnie jest. Dla mnie jest, mróz to jest lepszy. Teraz jest bardzo fajnie, bo jest zdrowsze powietrze. Mhm. Lepiej się oddycha. Jest przyjemniej chodzić w ogóle. Ferie się zaczęły, więc bardzo ładnie jest, pogoda odpowiada.